Dzisiaj czeka nas droga przez pustynię. Otóż okazuje się, że do Królestwa Bożego, gdyby Pan Bóg chciał nas doprowadzić drogą usłaną różami, z pewnością byłby to uczynił. Jednakże droga do Królestwa Niebios, do spełnienia tej obietnicy, która jest opisana w Piśmie Świętym, bardzo często wiedzie przez pustynię, a nie kwiecistymi łąkami oraz pachnącymi ścieżynami. Dzieje się tak między innymi dlatego, ponieważ żyjemy w świecie, w którym nigdy nie powinniśmy być. Powinniśmy być tutaj na ziemi, bo do tej ziemi zostaliśmy stworzeni, ale mamy wielkiego przeciwnika. Okazuje się, że to, co złe, jest czasami wielokrotnie obracane ku dobremu. Z tej prostej racji, że idąc tego typu drogą, możemy wielu rzeczy się nauczyć i wielu rzeczy pozbyć się. Droga przez pustynię. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa opisane jest na kartach Pisma Świętego wielokrotnie. Mówiliśmy o tym. Księga Objawienia skupia się na nim jako na największym wydarzeniu, który wieńczy całą tę księgę. Przez najbliższe nasze 4 spotkania, a więc dzisiejsze oraz 3 następne, które mamy, będziemy wchodzili w rzeczy, które z jednej strony są dogmatyczne, z drugiej strony są kwestiami profetycznymi. Z tej racji będziemy starali się poruszać bardzo delikatnie pośród pewnych elementów Księgi Objawienia, wiedząc i mając na myśli to, że są w niej części, które muszą się dopiero przed nami wypełnić. I interpretowanie pewnych kwestii przed czasem czasami jest największą pomyłką. Zazwyczaj dopiero spojrzenie wstecz pozwala dokładnie określić, jakie było znaczenie tego stwierdzenia, tego wydarzenia, do czego to w rzeczy swojej odnosiło się. Gdybyśmy bowiem posiedli całkowitą wiedzę, mogłoby nas to wzbić w pychę, a proroctwo nie jest po to, aby wzbijać nas w pychę. Proroctwo jest po to, aby we właściwym czasie, w odpowiednim momencie, kiedy dana rzecz będzie miała miejsce i swoje wypełnienie, gdy przyjdzie wyjaśnienie i zrozumienie przez Ducha Świętego, by serce nasze radowało się i utwierdzało się w tym, że pomimo tego, iż idąc drogą przez pustynię, idziemy właściwą drogą. Zatem powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, pozwólcie, nawiążę do tekstów, które czytaliśmy już wcześniej. List do Tytusa, 2 rozdział, 13 wiersz, jest czymś błogosławionym. Oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, 1 list, wiersz 16, napisane jest, gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Słowa te, które są zapisane w liście do Tesaloniczan, kończą się pociechą. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tak kończy ten fragment apostoł Paweł w tym liście. Nie na darmo kończy go w taki sposób, gdyż rozpoczyna go również od pociechy. Przeświadczenie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa było tak silne i tak mocne pośród pierwszej grupy chrześcijan, iż w miarę upływu czasu zaczęły pojawiać się pewnego rodzaju wątpliwości. Pokolenia odchodziły, ludzie umierali, i powstawało pytanie, które gdzieś tam szło jak cień. Czy rzeczywiście Chrystus powróci? Apostoł Paweł, rozpoczynając ten fragment Pisma Świętego, faktycznie wcześniej powiedział: bracia i siostry, ja nie chcę, abyście się smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Bo my wiemy, że Chrystus Pan powróci. I to echo tej pociechy rozbrzmiewa już przez dziesiątki, setki lat na tej ziemi. Ilekroć przychodzi nam żegnać kogoś, zazwyczaj czytamy te słowa. List do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, w którym apostoł Paweł napisał te słowa, nie był jedynym listem, jaki został skierowany do tego zboru. Otóż właśnie jak w przypadku innych zborów, w tym zborze kwestia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa była sprawą na tyle delikatną i na tyle skomplikowaną, iż w pewnym sensie apostoł Paweł musiał do tego zboru napisać drugi, kolejny list, aby wytłumaczyć, że jest w życiu chrześcijanina czas na spełnienie się proroctw i w cierpliwości na te proroctwa musimy czekać. Nawet jeśli by to miało trwać z generacji na generację. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział i 1 wiersz, to jak gdyby jego wyjaśnienie, w którym pisze tak.
Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić. Z ciekawą rzeczą, pozwólcie, że tutaj się zatrzymam, że wydaje się, iż chrześcijanin jest człowiekiem, który jest odporny. Poznał prawdę, ma Biblię, czytał listy, dowiedział się pewnych kwestii dogmatycznych, nowonarodził się. I w tym układzie wygląda na to, że jest to człowiek, który jest całkowicie odporny na jakiekolwiek odstępstwo teologiczne. Tak nie jest. Gdyby tak było, apostoł Paweł nie musiał pisać by tego listu. Stąd od chrześcijan, od nas wymaga się jednej rzeczy. Abyśmy trwali w nauce apostolskiej. Byśmy wracali do Słowa Bożego. Byśmy czytali, sprawdzali, rozmyślali i weryfikowali to, co jest tam napisane. Ten zbór, jak się okazuje, miał problem z powtórnym przyjściem Chrystusa. W pierwszym liście wygląda na to, że popadli w skrajne zniechęcenie, polegające na tym, iż zaczęto kwestionować to, czy w ogóle Chrystus powróci. Po liście, który otrzymali, gdzieś w jakiś sposób doszło do pewnych zniekształceń, nieporozumień, tak iż apostoł Paweł pisze drugi list, ponieważ z jednej skrajności zbór i Kościół odbił w drugą skrajność, że już Dzień Pański nadszedł. Jedno i drugie było fałszywe. Apostoł Paweł klaruje i pisze, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. A więc mamy do czynienia z pewną informacją, że coś w tym zborze się działo. Jakaś informacja dotarła, gdzieś ktoś coś napisał, być może nawet użył jakiegoś listu, falsyfikatu, podpisał się słowami i imieniem apostoła Pawła, bądź ludzi, z którymi pracował, i zaczął już tym ludziom, którzy wyglądają na nie do końca ugruntowanych, wykrzywiać pewne zrozumienie nauk chrześcijańskich. Jakoby już nastał Dzień Pański. Jakoby już nastał Dzień Pański. A zatem powtórne przyjście Chrystusa w tym momencie nazwane jest tutaj Dniem Pana. On wraca w mocy, On wraca w chwale, On wraca w wielkiej potędze. Niechaj nikt w żaden sposób was nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Niesamowite słowa. To są jedne z najciekawszych słów, jakie znajdujemy w kontekście powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Otóż okazuje się, że powtórne przyjście Chrystusa to wcale nie jest taka łatwa i prosta sprawa. Odchodzi, przychodzi, sprawa załatwiona. Nie. To trwa. Dla nas trwa to już dosyć spory kawałek czasu. Ale jeśli zaczniemy mierzyć miarą ludzką, czasem ludzkim, czas, kiedy Chrystus ma powrócić, jesteśmy zgubieni. Musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Z tego wynika, że Bóg, Pan Bóg, nie jest ograniczony czasem. I my wiemy o tym, że przestrzeń, w której żyjemy, jest ograniczona czasem ziemskim. Wiemy również, że na krążących wokół nas planetach doba trwa o wiele więcej bądź o wiele mniej w stosunku do Ziemi. Czas Ziemi nie jest czasem wszechświata. Albert Einstein na bazie fizyki kwantowej wprowadził pojęcie bliźniąt oraz podróży w czasie. I powiedział tak. Gdyby było możliwe, abyście wsadzili do rakiety młodego chłopca, bliźniaka, jednego z bliźniaków, i mieli możliwość, i mieli taką technologię, aby ta rakieta mogła wyjść i wystrzelić w przestrzeń kosmiczną i poruszać się w tej przestrzeni kosmicznej z prędkością światła. I przypuśćmy, że na Ziemi upłynęłoby, dajmy na to, około 70 lat. Ta rakieta powróciłaby po 70 latach tutaj na Ziemię. To bylibyście świadkami niecodziennej, bardzo dziwnej rzeczy. Oto z rakiety owej wyszedłby
chłopak, dziecko w tym stanie, w jakim do oni zostało wsadzone. Natomiast oczekiwałby go jego 70-letni brat. Są rzeczy, których nie znamy, nie wiemy, są pojęcia fizyczne, zagadnienia, które w tym świecie są. Bóg powraca szybko. Bóg powraca w okamgnienia. Dla nas upływają lata, ale tak naprawdę, jeżeli zastanowić się nad naszym życiem, które trwa 70-80 lat, to możemy powiedzieć, że niemalże tak jak Jakub, który służył za swoją jedną żonę, a potem za tą drugą raz jeszcze musiał odsłużyć, powiedział, że wydawało mu się to niemalże jak dzień wczorajszy. Czas biegnie szybko. W drugim liście do Tesaloniczan napisane jest, że nim Chrystus powróci, upłynie czas, w którym objawi się Boży przeciwnik, który nawet zasiądzie w świątyni Bożej. To rodzi pewnego rodzaju konkretne pytania. List do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan. Wiemy, że został napisany podczas drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła i prawdopodobnie napisany został ze zboru w Koryncie. Był to koniec roku 51 lub też początek roku 52. Co do tego trudno jest jednoznacznie określić, kiedy mniej więcej ten okres czasu. Czy apostoł Paweł odnosił te słowa, które tutaj wypowiedział, do świątyni, która w tym czasie stała w Jerozolimie? Wiemy o tym, że ona straciła swoje znaczenie. W momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, zasłona w świątyni rozdarła się i większego sensu składania ofiar w tej świątyni już nie było. Chrześcijanie owszem gromadzili się i przychodzili do świątyni, bo było to centrum. Centrum kultowe, centrum teologiczne, centrum, gdzie każdy Żyd przychodził. Tam dzielono się prawdą o tym, że prawdziwym barankiem był Jezus Chrystus. Ale świątynia ta, wedle słów Jezusa Chrystusa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, miała na sobie wyrok. Wyrok, który spełnił się. A on odpowiadając rzekł do nich, wtedy kiedy uczniowie pokazali mu przepiękne krużganki świątyni. Powiedział im prosto: czy nie widzicie tego wszystkiego? Czy nie widzicie tych pięknych marmurowych sal? Czy nie widzicie tych pięknych ścian ozdabianych złotem? Powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Wiemy z historii, o tym również mówiliśmy, że kiedy przyszedł czas roku 70 naszej ery, świątynia została zniszczona. Jerozolima została wcześniej otoczona przez wojska dowodzone przez Tytusa, a następnie została podpalona. Żydzi tak bardzo ufali w to, że Pan Bóg ich nie opuści, że sami sprowokowali wydarzenia mające doprowadzić do zniszczenia tego jednego z 7 cudów świata. Gdyby nie ich próżne i pełne pychy postępowanie, prawdopodobnie, być może, ja prorokiem nie jestem, do dzisiejszego dnia moglibyśmy te zabudowania oglądać. Jednakże pod wpływem fałszywych proroków, którzy znajdowali się w tym momencie w Jerozolimie, mówiono: świątynia pańska, świątynia pańska, to nas uchroni. Przybytek nas ochroni. Często człowiek ma taki sposób myślenia. Jakiś przedmiot, jakaś rzecz, jakaś figura, coś kosztownego, to mnie uchroni, bo to jest ze mną. Nic z tych rzeczy. Tym, co cię chroni, to jest tylko i wyłącznie łaska i wola Boża nad tobą. Jeżeli Bóg poprzez swój zamierzony plan ma dla ciebie cel, abyś pozostał na tej ziemi, pozostaniesz. Jeśli nie, odwoła cię do Królestwa Niebios. Bo Bogu bardziej zależy na twoim życiu wiecznym, aniżeli szczęściu, przepychu i dobrobycie doczesnym. 70 rok to ten rok, kiedy zabudowania świątyni giną w płomieniach. Temperatura, jaka zostaje tam wytworzona, jest tak ogromna, iż praktycznie pokrycie świątyni przez złoto powoduje, iż to złoto zaczyna wpadać pomiędzy szczeliny głazów. To tylko wystarczy ku temu, aby hordy dobrze zorganizowanej armii rzymskiej nie wytrzymały i rzuciły się na owe kamienie, by je rozłupać jeden za drugim, by dorwać się do tego złota. W ten sposób
nie został tam kamień na kamieniu. Tak więc powstaje pytanie, czy apostoł Paweł w 51-52 roku, a więc mniej więcej na 19-18 lat przed zniszczeniem świątyni, ma na myśli świątynię w Jerozolimie i czy ten tekst rzeczywiście odnosi się do zabudowań świątynnych. Kiedy włączymy w dzisiejszych czasach telewizor, kiedy spojrzymy na dziennik, włączymy internet, przeczytamy gazetę, praktycznie nie ma tygodnia, ba, nie ma dnia, aby nie były nam podawane informacje z Bliskiego Wschodu, z miejsca, które dzisiaj określane jest współczesnym Izraelem. Wszystko rozpoczęło się w roku 1948, kiedy naród ten po latach wędrówki, prześladowaniach II wojny światowej, okropnej masakrze, jakiej doznali na terenie Europy oraz w innych częściach świata, naród ten ostatecznie mógł za sprawą i biznesu, i pieniędzy, i wpływów stworzyć dla siebie państwo, które miało dla nich stanowić przytułek bezpieczeństwa i dobrobytu. Wraz z powstaniem państwa izraelskiego wielu teologów dzisiaj współczesnych, zwłaszcza protestanckich, zaczęło temu skrawkowi ziemi, który w tej chwili widzimy na ekranie, który swoją długością nie przekracza 120 na 60 kilometrów wielkości, zaczęło przypisywać ogromne i coraz większe znaczenie w kontekście wydarzeń profetycznych. Zatem teologia dzisiejsza mówi o tym, iż państwo izraelskie będzie państwem szczególnym. Będzie to czas, kiedy tam właśnie w Izraelu zostanie wybudowana świątynia, kolejna, następna świątynia. Do tej świątyni ostatecznie przyjdzie ów przeciwnik Boży, o którym apostoł Paweł pisze w liście do Tesaloniczan. I tenże przeciwnik Boży zasiądzie w tej świątyni i dopiero potem przyjdzie Jezus Chrystus. Zatem oczy dzisiejszego protestanckiego świata, kiedy są skierowane na księgi profetyczne, takie jak Daniel, takie jak Księga Objawienia, takie jak wypowiedzi związane z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, ciągle i ciągle zwracają się w kierunku Izraela. Co tam się dzieje? Gdybyście chcieli to sprawdzić, możecie wziąć i jeżeli macie dostęp do internetu, wpisać na jakąkolwiek przeglądarkę Israel in Prophecy po angielsku. Izrael w proroctwach. Sądzę, że tych materiałów jest więcej w języku angielskim, aniżeli w języku polskim. Więc jeżeli użyjecie angielskiego słownictwa, wyjdą wam strony, dziesiątki stron, setki stron, gdzie będziecie mogli czytać i czytać, to wydarzyło się, to odnosi się do takiego tekstu, do takiego tekstu, do takiego tekstu, do takiego tekstu. Powstaje pytanie, czy to jest wszystko prawdą? Spróbujmy to w jakiś sposób zweryfikować. Księga Objawienia, aby dodać do tego jeszcze jedną rzecz, jak gdyby wskazuje na wielkie przebudzenie w narodzie izraelskim. Otóż w 7 rozdziale Księgi Objawienia i wierszu 1 mamy zapisane słowa oto takie. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem także innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. A następnie po tym dwukropku rozpoczyna się cała lista tych, którzy zostali opieczętowani. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 tysięcy,
z plemienia Asera 12 tysięcy, z plemienia Neftalego 12 tysięcy, z plemienia Manasesa 12 tysięcy, z plemienia Symeona 12 tysięcy, z plemienia Lewiego 12 tysięcy, z plemienia Isaszara 12 tysięcy, z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Benjamina 12 tysięcy opieczętowanych. Wróćmy troszeczkę z powrotem. 12 tysięcy opieczętowanych. A więc mamy tutaj praktycznie wymierzone 12 pokoleń po 12 tysięcy osób opieczętowanych z każdego pokolenia. Daje nam liczbę 144 tysiące. Więc zwolennicy tej teorii, która mówi o tym, że w Izraelu coś się wydarzy i tam należy szukać wydarzeń, które są jak gdyby barometrem, wskazówką na czasy końca, ma w pewnym sensie pewnego rodzaju z pobieżnej analizy, tak by wynikało, pewien argument. Jest tutaj mowa o opieczętowanych, jest tutaj mowa o opieczętowanych z narodu izraelskiego. 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12 tysięcy. Oczywiście te słowa kierują naszą uwagę na naród izraelski, na jego początki, na jego niedolę, na jego czas pobytu w Egipcie, kiedy był prześladowany, kiedy znajdował się w wielkim utrapieniu, kiedy w cudowny sposób przeszedł przez Morze Czerwone suchą nogą, wydarzenie bez precedensu, gdzie na ich oczach wróg został zniszczony, a oni zostali uwolnieni. To jest pewnego rodzaju jak gdyby miniatura powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. My, którzy znajdujemy się jako niewolnicy w Egipcie, Egipt jest symbolem niewiary, znajdujemy się pośród ludzi, którzy są pełni niewiary. Ostatecznie zostaniemy za pomocą i cudowną drogą Bożą wyrwani z tej ziemi. Przejdziemy ku wolności suchą stopą, a na naszych oczach nasz wróg zostanie zniszczony. Ciekawa rzecz, że słowo Izrael zostało użyte po raz pierwszy w stosunku do Jakuba. Jakub narodził się i oszukał swojego brata. Wiemy o tym ze Słowa Bożego. Jego imię oznacza oszust. Jego życie to było takie życie takiego oszusta, no po prostu. Nie wiem, on miał prawdopodobnie coś polskiej krwi troszeczkę, bo Polacy też mają taką opinię. Może dlatego Żydzi tak często lubili w Polsce być, bo tam dobrze interes szedł pomiędzy nami Polakami. Nie wiem. Nie biorę odpowiedzialności za te słowa. Izrael oznacza zwycięstwa. Bóg zmienił imię Jakubowi w momencie, kiedy ten potykał się z Bogiem przez całą noc i prosił Boga o błogosławieństwo. I wtedy jego imię zostało zmienione, a faktycznie oznacza zwycięzca. Izrael to jest zwycięzca, to jest ten, który zwyciężył. Ten, który walczył z Bogiem i zwyciężył. Kiedy naród izraelski został wyprowadzony przez Mojżesza z ziemi egipskiej, kiedy mieli podejść do góry, na której Pan Bóg dał Mojżeszowi 10 Bożych przykazań, jest napisane, że Mojżesz otrzymał pewnego rodzaju polecenie. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba. A więc w ten sposób są nazywani. I to oznajmisz synom izraelskim. Popatrzcie, przypomina im, kim są i pokazuje im, do jakiej godności ich podniósł. Wy jesteście domem oszusta, ale synom izraelskim, synom zwycięzców powiesz: on zwyciężył, to zwycięstwo jest wam dane. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i jak przywiodłem was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Następnie wziął Księgę Przymierza, głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Został zawarty kontrakt, zostało zawarte przymierze. Będę wam błogosławił, będziecie moją szczególną własnością, jesteście narodem wybranym spośród wszystkich narodów, będziecie żyć i postępować w zgodzie z przymierzem, które tutaj zapisane jest w księdze. To przymierze zostało ratyfikowane krwią. Bez rozlania krwi nie było ratyfikacji. To wskazuje nam na powagę przymierza, jakie Pan Bóg zawarł z nami.
Pan Bóg zawarł z nami przymierze na bazie krwi nie naszej, ale na bazie krwi baranka i ofiary Jezusa Chrystusa. Wziął też Mojżesz krew, pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. To są teksty, które czytaliśmy z drugiej księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału. Okazuje się, że kiedy Mojżesz odbierał Boże przykazania, będąc sam na górze, tam gdzie one zostały mu wręczone, napisane Bożym palcem, w tym czasie naród, który oczekiwał na zejście Mojżesza, natychmiast wykorzystał czas i szansę na coś zupełnie innego niż na to, na co powinien wykorzystać. Było to bałwochwalstwo. Było to bałwochwalstwo. Posłuszeństwo nie zostało dotrzymane. Warunki przymierza nie zostały dotrzymane. Ciekawa konwersacja pojawia się w 32 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg oznajmia Mojżeszowi, który jest jeszcze na górze, o tym, co jego lud czyni, kiedy oczekuje na otrzymanie 10 Bożych przykazań. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Jest ciekawą rzeczą, że Pan Bóg nie nazywa go ludem moim, a przecież wedle przymierza to miał być jego lud. W tym momencie Bóg do Mojżesza mówi: to jest Twój lud. To nie jest mój lud. Ty go wyprowadziłeś. Oni nie są moimi, ponieważ warunki przymierza nie zostały dotrzymane. I rzeczywiście, w księdze Jeremiasza jest powiedziane, że Pan Bóg stosuje pewnego rodzaju zasadę. 18 rozdział tej księgi i wiersz 7. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeśli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi, królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w oczach moich, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. W pewnym sensie mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest warunkowe. Będziesz posłuszny? Będziesz trwał w przymierzu? Ja wypełnię warunki przymierza. Ale ty, łamiąc warunki przymierza, sam siebie z tego przymierza wykluczysz. Zatem to nam rzuca pewnego rodzaju światło na to, w jaki sposób mamy podejść i traktować w dzisiejszym czasie wszelkiego rodzaju próby stworzenia teologii, która ma nam pokazać: Izrael, państwo polityczne, będzie tym ośrodkiem, gdzie wielkie wydarzenia są jeszcze przed nami i te wydarzenia sprawią, że będziemy mieli odbudowaną świątynię, będziemy mieli antychrysta, który się pojawi. Tak a propos o antychryście będziemy mówili w naszym następnym, kolejnym spotkaniu. List do Rzymian, 9 rozdział i wiersz 6, apostoł Paweł w tym liście, a list ten jest niesamowity, ja osobiście polecam ten list każdemu, kto potrzebuje duchowej odnowy. List do Rzymian jest listem, który zawsze towarzyszył odnowieniu i zreformowaniu życia. On był przyczyną, dla której to, co było ciemne, zakryte przez wieki średniowiecza, nagle stało się jasne, proste i przynosiło radość. Także i w moim indywidualnym, i w Twoim indywidualnym życiu, gdy sięgniesz do tego listu, do listu do Rzymian, doznasz odnowy, bo tam pewne rzeczy zostaną jeszcze raz ugruntowane i pokazane, na jakiej zasadzie ty i ja otrzymujemy zbawienie. Apostoł Paweł w tym szczególnym 9 rozdziale, w 6 wierszu pisze tak: ale nie jest tak, jakby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Szokujące słowa. Pisze Jezyd, człowiek, który był gotów umrzeć dla swojej wiary. Jeżeli gdziekolwiek istnieje jakakolwiek herezja, to w tym momencie ktoś powiedziałby. Bo Żyd mówi, że nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Zatem kim jest Izrael i co to jest Izrael?
I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. Kolejny szokujący tekst. Nie wszyscy, którzy są dziećmi Abrahama, są rzeczywiście potomstwem Abrahamowym. To jest szok. Gdybyśmy popatrzyli na to w perspektywie narodowości żydowskiej, ich kultury, tradycji, przekonań, te słowa te są absolutną herezją. Nie każdy, kto narodził się od Abrahama w sposób cielesny, jest potomkiem Abrahama. Aha. A więc o co tutaj faktycznie chodzi? Spójrzmy dalej. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczy się za potomstwo. Apostoł Paweł wyraźnie tutaj udowadnia, że nie dziecko cielesne jest dzieckiem Bożym. Kiedy w Księdze Objawienia mamy pokazane 144 tysiące i powiedziane jest 12 z tego pokolenia, 12 tysięcy z tego pokolenia, 12 tysięcy z tego pokolenia, to z całym szacunkiem dla dzisiejszego Izraela najwięksi szpece nie są w stanie dzisiaj ustalić wszystkich dokładnie plemion z tego narodu. Dzieci cielesne nie są dziećmi Bożymi, lecz apostoł Paweł upiera się, iż dzieci obietnicy liczy się za potomstwo. Zatem powstaje pytanie, kim są dzieci obietnicy? Są dwa listy w Nowym Testamencie, które niosą za sobą świeżego ducha. One pracują tak jak dwa trybiki w zegarku szwajcarskim. Jest to list do Galacjan, jest to list do Rzymian. One obydwa dotykają zasadniczych kwestii związanych z usprawiedliwieniem przez wiarę i pokazują Twoje i moje miejsce w dzisiejszym świecie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale w 26 wierszu pisze tak: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi. Ciekawa rzecz. Nas nazywa synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następnie w 3 rozdziale w 27 wierszu dodaje: bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A następnie dodaje: a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jeśli jesteście Chrystusowi, jeśli należysz do Jezusa Chrystusa, jeśli wywyższasz Go w swoim życiu, jeśli uwierzyłeś, że Jego śmierć nastąpiła w miejsce Twojej, że Jego krew jest na tyle mocna, aby zgładzić Twój, zmazać Twój grzech, wtedy jesteś potomkiem Abrahama. Jesteś potomkiem Abrahama. Jesteś dziedzicem według obietnicy. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeśli uwierzysz, jesteś Izraelitą. Jeśli uwierzyliście, to witam Was na dzisiejszym spotkaniu, kochani Żydzi. Witam Was, Izraelici. Witam Was, zwycięzcy, bo zwyciężyliście ten świat nie mocą swoją, nie siłą swoją, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Zatem, gdy spojrzymy do Księgi Objawienia, wiemy, że ta księga jest adresowana do poszczególnych zborów, które zostały wymienione w 2 i 3 rozdziale tej księgi. I ciekawa rzecz, że poselstwo do każdego z tych zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii, do Laodycei, kończy się zawsze takim samym stwierdzeniem: kto zwycięży? Kto stanie się Izraelitą? Kto stanie się Izraelitą? Kto stanie się Izraelitą? Jeśli staniesz się Izraelitą, otrzymasz to i to i to. Innymi słowy, jeśli zwyciężysz. Jeśli zwyciężysz. Z
144 tysiące. Zatem kim są? Z tej definicji wynikałoby, że 144 tysiące reprezentują zbawionych. To są pokolenia. Jest to pełnia Izraela. Są wielkie dysputy co do tego, czy liczba ta jest literalna, czy liczba ta jest symboliczna. Nie jest to kwestia teologiczna ani teologicznych zmagań, ale musimy wiedzieć o tym, że czytając Księgę Objawienia, czytamy Księgę Symboli. Nie czytamy księgi, w której występują wydarzenia literalne, pomimo tego, że księga ta dotyczy kwestii literalnych. Są one napisane w postaci symboli. Wiemy również i to, że w narodzie izraelskim kilkakrotnie przeprowadzano na liczenie narodu. Kiedy naród wyszedł z Egiptu, mamy opisane w Słowie Bożym, wszyscy byli policzeni. I tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, 40 lat później, zostali ponownie policzeni. Różnica pomiędzy poszczególnymi plemionami uległa zasadniczej zmianie. I część teologów, patrząc na różnice w tych liczbowych zmianach, dostrzega również i to, że pomnożenie bądź pomniejszenie poszczególnych plemion wynikało od sposobu zachowania tych plemion, od ich życia, od ich postępowania, czy żyli w zgodzie z przymierzem, czy żyli jako rebelianci. W każdym jednak z dwóch przypadków liczeni byli tylko mężczyźni. Za pierwszym razem byli policzeni mężczyźni i za drugim razem byli policzeni mężczyźni. Nie liczono ani kobiet, ani dzieci. Powstaje zatem pytanie dla zwolenników 144 tysięcy, którzy uznają tę liczbę jako liczbę literalną. Czy tutaj są tylko mężczyźni, a kobiety i dzieci są wykluczone? Czy liczba ta zawiera również kobiety i dzieci? Skoro w dwóch przypadkach wcześniejszych tylko mężczyźni byli liczeni, to siłą rzeczy należy przyjąć, że w takim układzie, jeśli upieralibyśmy się przy 144 tysiącach jako literze, musielibyśmy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z mężczyznami. Chyba że liczba ta stanowi symbol. I co ciekawego, zaraz po tym, kiedy pokazana jest wizja czterech aniołów, którzy powstrzymują wiatry, Jan nie widzi tej liczby. On jedynie ją słyszy. 144 tysiące. Usłyszałem 144 tysiące popieczętowanych. Wymienione są poszczególne pokolenia, jest wymieniona pełnia Izraela i apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, iż przyjdzie czas, że pełnia Izraela będzie zbawiona. On ma na myśli to, że i pośród tego narodu będą ludzie przyjmować Chrystusa, gdyż początkowo sądzono, że kiedy naród izraelski odrzucił Chrystusa, to tam już jest wszystko przygotowane na ogień. Tam najlepiej, jakby ten ogień tylko spadł, spalił, posprzątać, do popielnika wyrzucić i koniec. To była fałszywa rzecz. Apostoł Paweł pisze, to, że niektórzy, że Sanhedryn dokonał decyzji, to nie oznacza, że wszyscy zostali odrzuceni. Będzie pełnia Izraela zbawiona, ponieważ nie ma ani Greka, ani Żyda, ani kobiety, ani mężczyzny. Liczy się tylko Chrystus, liczy się obietnica. Zatem, kiedy słyszy liczbę 144 tysiące, słyszy ją tylko, odwraca się i widzi tłum, którego nie potrafi zliczyć. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Był to tłum, którego nikt nie potrafił zliczyć. Ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion, ze wszystkich ludów, ze wszystkich języków. W 14 rozdziale Księgi Objawienia widzimy ten tłum jeszcze raz. Widzimy 144 tysiące i mają coś szczególnego. Mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca, gdyż podążali za barankiem. Napisane jest w 14 rozdziale wierszu 4, są bowiem czyści. Napisane jest w wierszu 4 dalej, podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie.
Napisane jest dalej: zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Kim więc są? Aby nie wchodzić w dokładne szczegóły, gdyż są to sprawy, które sądzę będą przedmiotem studium, przyjmijcie na dzisiaj informację, że 144 tysiące faktycznie reprezentują zbawionych. Pokazani są jako ci, którzy zostali wykupieni z tej ziemi. Bo ludzkość i nasza planeta oraz ziemianie przeżyła coś, czego żaden zakątek wszechświata nie doświadczył. To tutaj, na tej ziemi, rozegrał się bój pomiędzy dobrem i pomiędzy złem. I odkupieni z tej ziemi będą stanowili przyboczną gwardię samego baranka. Będą chcieli być jak najbliżej Niego. Pomyśl, jeżeli jesteś zbawiony i będziesz w Królestwie Bożym, do kogo najbardziej będziesz chciał się zbliżyć? Do Chrystusa. Będziesz chciał przy Nim być, aby usłyszeć Jego opowiadanie, aby usłyszeć Jego słowa, aby to nie ja, ale On miał kazanie. A kiedy będzie Wieczerza Pańska, żeby to On usługiwał, a nie żaden kaznodzieja. By On był, On i On. Gdziekolwiek On pójdzie, tam my pójdziemy. Jego imię, Jego charakter, Jego sprawiedliwość będą naszymi. Będziemy czystymi. Dlaczego? Przez Jego sprawiedliwość i Jego krew. To pokazane jest w Księdze. Jak zatem odnieść się do owych słów związanych z świątynią? Wracam jeszcze raz teraz do tekstu z listu do Tesaloniczan, że będzie jak gdyby świątynia odbudowana. Tutaj występuje słowo greckie naos. Rzeczywiście oznacza ono świątynię. Ale musimy uważać, ponieważ słowo naos użyte jest tylko w stosunku do budynku świątynnego, do miejsca świętego i miejsca najświętszego. W kulturze greckiej oznaczało to miejsce, gdzie znajdował się złoty obraz bóstwa. To nie były zabudowania świątyni, to był sam rzeczywisty budynek świątynny. Ciekawą rzecz wprowadził apostoł Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale 17 wierszu. Napisał tak: jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą i używa tutaj stwierdzenia naos, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta. A potem dodaje słowa szokujące: a wy nią jesteście. Haha. I używa dokładnie tego samego słowa. Naos. Ty jesteś naos. Dlaczego? Dlatego, że świątynia oprócz tego, że była przedmiotem nauki i miała uczyć planu zbawienia, zakładała przede wszystkim jedną rzecz. Kiedy miała być budowana, czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, wiersu 8, że wystawiał mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Ona miała być miejscem Bożego mieszkania pośród narodu izraelskiego. Świątynia wskazywała bezpośrednio na Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 23 wierszu, napisane mamy tak: a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka gdzie? Mieszka w Bogu. A Bóg? Bóg może mieszkać w nas? Ten tekst mówi, że tak. Nie po to, jak twierdzi New Age, abyśmy stali się bogami, ale abyśmy stali się świadectwem. To jest zupełnie co innego. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Jaki to duch? Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Mówiąc i o przykazaniach, mówiąc i o mieszkaniu Boga, i o duchu, że ten duch, ilekroć jest obecny, tylekroć wywyższa Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Stary przekład Pisma Świętego zatem mówi tak: skoro my jesteśmy świątynią, ty i ja jesteśmy świątynią, przez Ducha Bożego Chrystus mieszka w nas po to, żeby był świadectwem dla otaczającego świata, to stary przykład oddaje tekst z listu do Tesaloniczan mówiącym o powtórnym przyjściu Chrystusa oto w taki sposób: iż ten przeciwnik, który przyjdzie, który zowie się Bogiem, który ma boską cześć, usiądzie nie w świątyni, ale usiądzie gdzie? W Kościele Bożym. Jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga.
Ciekawe jest, że apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 2:5 mówi i przypomina, czy nie pamiętacie jeszcze, będąc u was, o tym wam mówiłem? Z listu, który jest sprawozdaniem z działalności misyjnej apostoła Pawła, czytamy, że kierując słowa do starszyzny efeskiej, pewnego dnia powiedział: nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Zatem wynika z tego, iż zanim powtórnie powróci Jezus Chrystus, w Słowie Bożym zapowiadane jest odstępstwo w Izraelu, pośród Izraela, pośród was. Tu pojawi się ktoś, kto będzie chciał być ponad wszystko. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Ciekawe słowa. Gdybyśmy spojrzeli do języka greckiego, jak one rzeczywiście w języku greckim brzmią, to spotykamy się z taką łamigłówką: jedynie ten zatrzymujący właśnie ze środka stałby się. Ja czasami jestem pełen podziwu dla komisji teologicznych, jak oni z tego potrafią stworzyć zdanie, które nam zostanie przekazane. Ale właśnie dopiero tekst grecki pokazuje nam, że apostoł Paweł wie, co mówi. Mówi do wierzących i nawiązuje do czegoś zupełnie innego. Nawiązuje do księgi Daniela. Ten zatrzymujący ze środka stałby się. Oto mówią właśnie w księdze Daniela. Prorok Daniel 600 lat wcześniej miał widzenie. W tym widzeniu zobaczył 4 najprzeróżniejsze zwierzęta. Był to lew z orlimi skrzydłami, był to niedźwiedź, była to 4-głowa pantera z ptasimi skrzydłami i było to zwierzę, które miało 10 rogów, które było żelazne, straszne i było inne nad wszystkie inne zwierzęta. To zwierzę przyciągnęło jego uwagę i właśnie na głowie tego zwierzęcia pokazane było, że spośrodku 10 rogów, które to zwierzę miało, zaczął wyrastać dziwny, przedziwny, mały róg. Potem spojrzałem, oddajmy głos Danielowi, i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. A gdy uważnie się przypatrywałem rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. I 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Właśnie list do Tesaloniczan, 2 rozdział, nawiązuje do tego. Apostoł Paweł nawiązuje do tego. Chrystus nie przyjdzie, przyjdzie odstępstwo, przyjdzie wtedy, kiedy ten spośród wyrośnie. A to okazuje się, że stare proroctwo potrafi być aktualne. Trzeba czasami czekać bardzo długo, aby się spełniło, ale ono spełni się we właściwym czasie. Mały róg. Na tym rogu były oczy jakby ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A 10 rogów, jak zostało mu przetłumaczone, znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. A po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. A gdy przypatrywałem się wtedy ów rok, prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, czyli Boże prawo. I będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 0,5 czasu. Ciekawe stwierdzenie, bo to jest jedno, jedyne połączenie, pierwsze połączenie, które łączy te słowa z Księgą Objawienia. Bo jak pamiętacie, w Księdze Objawienia pokazana jest niewiasta, która była prześladowana przez smoka, przez diabła. Powiedziano jej, że ma udać się na osobne miejsce i będzie na tym miejscu przez odpowiedni czas. Przez czas, czasy i 0,5 czasu z dala od węża. Apostoł Paweł wyraźnie napisał w liście do Galacjan w 4:28:
Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który według ciała prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Co z tego wynika? Że ci, którzy chcą żyć w zgodzie z wolą Bożą, będą znosić prześladowania. I ciekawa rzecz, gdy spojrzymy na historię, to zwrócimy uwagę na to, że ci, którzy byli naśladowcami Chrystusa, natychmiast popadali w niełaskę. Najpierw w Cesarstwie Rzymskim, gdzie skazywano ich na śmierć poprzez okrutne rozszarpanie na rzymskich arenach, ścięcie, zabijanie, mordowanie, a następnie w miarę upływu czasu chrześcijanie sami zaczęli prześladować chrześcijan. Kiedy nastąpiły lata, gdy chrześcijaństwo uporało się z problemem bycia prześladowanym, zaczęło zabezpieczać się na wszelki wypadek, na wszelką przyszłość, by nie być prześladowanym. I chwyciło po coś, po co nigdy nie powinno było chwycić. Chwyciło po władzę świecką. Chwyciło po prawa, które miały je obwarować i uczynić bezpiecznym. To bezpieczeństwo sprawiło, że nagle chrześcijaństwo stało się aroganckie. Zaczęło decydować, mieć wpływ na politykę, na władzę, a zatem, jak historia pisze, poszedł przepych, poszedł splendor, poszedł widok zupełnie odmienny od widoku Chrystusa, który jedyną wartościową rzecz, jaką na tej ziemi miał, to miał swoją szatę. Nie chciano jej podzielić na cztery części, bo była cała tkana, a więc rzucono o nią los. Wraz z tymi zmianami powstały zmiany teologiczne w doktrynach, bo chrześcijaństwo zaczęło iść na logiczny kompromis, porzucając drogę ducha, idąc w kierunku drogi ciała. A co za tym idzie, zaczęło prześladować. Dzisiaj historia nam mówi o wielu, wielu grupach, mężach bożych, którzy ponieśli śmierć. Waldensi to jedna z tych grup, która w górach Piemontu w okrutny sposób doznała prześladowań, zniewag, niemalże wytrzebiona do samego końca. A przecież to byli kustosze Pisma Świętego, które notabene nie było dostępne dla człowieka przez wiele wieków. I to ciekawe, nie było dostępne z rąk samego chrześcijaństwa. Pieczołowicie przepisywana, pieczołowicie trzymana, przenoszona z miejsca w miejsce, docierała również i na teren Polski. Prawdopodobnie Waldensi nie tylko docierali do Czech, ale również i w południowe tereny Polski. Chrystus Pan wyraźnie powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, w 18 wierszu: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidzi. W 17 rozdziale: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził. To jest część modlitwy arcykapłańskiej. Ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale, w 13 wierszu czytamy: i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Mateusz 10 rozdział, 30 wiersz, 39 mówi tak: kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Otrzyma życie wieczne. Chrystus Pan nie gwarantuje żadnemu swojemu naśladowcy życia pełnego dostatku, życia, w którym nic złego ci się w życiu nie przytrafi. Oferuje ci coś innego. Oferuje ci pokój i pokój bezpieczeństwo. Oferuje ci zwycięstwo, tak jak tej niewieście. Oni, niewiasta, jej resztka, zwyciężyli diabła, zwyciężyli moce przez słowo świadectwa swojego, nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Oferuję ci słowa, które są jednym z najpiękniejszych. Ufajcie, gdyż ja zwyciężyłem świat. Rzeczywiście,
Gdybyśmy mieli ufać człowiekowi, który odchodzi do grobu i tam pozostaje, daremna wiara nasza, daremne życie nasze. Ale pomimo trudów życia, trosk i kłopotów, mamy pewność i wspaniałą obietnicę, która jest zapisana w 7 rozdziale Księgi Objawienia, tam gdzie pojawia się symbol 144 tysięcy, tam gdzie jest wizja zbawionych, napisane jest, że baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł, prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Aby tam dojść, chrześcijanie musieli iść przez duchową pustynię. Aby tam dojść, chrześcijanie musieli iść przez fizyczną pustynię prześladowań. Aby tam dojść, ty i ja niejednokrotnie musimy przejść przez naszą pustynię. Chciałbym, żebyście wzięli te słowa sobie do serca, bo wielu z nas, nawet w dzisiejszym czasie, znosi utrapienia, zniechęcenia. Wokół wielu z nas krąży jak lew ryczący nasz przeciwnik, który stara się nas zniechęcić i pożreć. Jest przyczyna, dla której dzisiaj nie jesteśmy ani prześladowani, ani męczeni. Tą przyczyną jest to, co jest napisane w Księdze Objawienia. W ciągu następnych paru wykładów odkryjemy, gdzie ona leży i co rzeczywiście jest przygotowywane. Dzisiaj chciałbym, żebyście odchodząc z tego miejsca odeszli z przekonaniem. Tym jednym pewnym przekonaniem. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Jest to moją modlitwą. Amen. Powstańmy do wspólnej modlitwy. Łaskawy Ojcze i Boże, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze, by podziękować Ci za Słowo Twoje. Dzisiaj nauczyliśmy się, że jesteśmy z Twojego ludu. Jesteśmy zwycięzcami. W Chrystusie jesteśmy Izraelem. Jesteśmy potomkami i dziećmi obietnicy, dziećmi Abrahama, tego, który uwierzył. Daj, Panie, aby ta pewność była w nas. Nie jeden z nas w naszym życiu idzie przez pustynię. Nie jeden z nas znosi cierpienia, zniechęcenia, być może śmiech i zniewagę. Dodaj nam siły, abyśmy tak jak Słowo Twoje mówi, mogli być odziani czystością szaty Chrystusowej. Poprzez słowo świadectwa, poprzez krew baranka, abyśmy mogli zwyciężyć złośnika, który stoi na naszej drodze. Prosimy Ciebie, byś błogosławił nas dalej w naszym studiu Księgi Objawienia i dał nam pełne zrozumienie tego, co jest z nami i czym ta wędrówka kończy się. Prosimy o to, błogosław nas. Amen.